W jakim celu i za czyje pieniądze przyjechał pan do Stanów Zjednoczonych? Ponieważ twierdził pan nie tak dawno, że pan nie ma na życie, wraca pan do stoczni. Pytanie drugie. Co pan jako prezydent Rzeczpospolitej zrobił dobrego dla Polonii amerykańskiej? Że ma pan czelność tu przyjeżdżać i nas okłamywać. Pytanie trzecie. Kto pana zobligował do zabiegów wprowadzenia do struktur NATO generałów komunistycznych, którzy byli przygotowywani w Moskwie na Akademii Woroszyłowa? Skoro nasz bohater narodowy, pułkownik Ryszard Kukliński, nie doczekał się od pana wsparcia i pomocy w rehabilitacji swojego imienia, czy pan uważa, że do struktur NATO Polska powinna wejść bez tego człowieka, który tak wiele zrobił dla naszej ojczyzny wspólnej? I ostatnie pytanie. Chciałbym pana zapytać, panie Wałęsa, kiedy wreszcie pan zniknie ze sceny politycznej i da spokojnie pracować politykom, którzy chcą autentycznie coś zrobić dla naszej ojczyzny, a nie tylko pozorują to tak jak pan? Cześć, pytam. Tak jest, odpowiadam od końca. Otóż nie zniknie nigdy, jeśli będą tacy politycy jak pan. Za jakie pieniądze? Proszę pana, mnie zapraszają. Pana prawdopodobnie nie. Ja oczywiście grosza za to nie zapłaciłem. Mam po kolei zapraszane i płacone za wszystko. Jeszcze dodatkowo za wykłady dostaję pieniądze. No wie pan, pana chyba nie chcą zapraszać. Kukliński żądał ode mnie bezprawnego postępowania w jego przypadku. I to ministrowie, wysyłałem ministrów i tak mi odpowiadają. Pan przyjeżdża tutaj, robi spotkania praktycznie w gronie zamkniętym, w jakimś tam kółkach takich czy innych, na przykład w Kongresie Polonii Amerykańskiej. Wchodzi pan tylnymi drzwiami, nie ma pan odwagi spotkać tym demonstrantom w oczy i tak dalej. Kiedyś ta charyzma, która z pana biła, pan przemawiał do tysięcy ludzi i ludzie panu wierzyli. W tej chwili panu praktycznie nikt nie wierzy, to jest garstka społeczeństwa. I panie, proszę pana, na złość panu głosowano na Kwaśniewskiego. Panie. Przez pana wygrał komunista. Pan doskonale o tym wie. To jest umowa okrągłostołowa. Ja panu święte słowa, pan. Moja krowa i moja krowa nie da rady. Panie. Panowie. Srebrny krzyż Virtuti Militari otrzymałem za udział w walkach, zaczynając od Lenino, kończąc pod Warszawą. Jeżeli nawet ja zasłużyłem na to odznaczenie, to ono było, mój wysiłek i poświęcenie było niczym w stosunku do tego, co uczynił pułkownik Kukliński. I dlatego postanowiłem wszystko, co mogłem, a to, co mogłem, to najważniejszym dla mnie był ten krzyż Virtuti Militari. I postanowiłem w jakiś sposób jego wyróżnić moim odznaczeniem. W maju 1984 roku sąd wojskowy rozpoznał sprawę pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Prokurator oskarżał o dezercję i o przekazanie wywiadowi amerykańskiemu informacji dotyczących bezpieczeństwa i obronności PRL. Akt oskarżenia nie zarzucał Ryszardowi Kuklińskiemu czerpania jakichkolwiek korzyści finansowych z faktów współpracy z wywiadem amerykańskim. Sąd uznał Ryszarda Kuklińskiego winnym zarzucanych mu czynów i skazał go zaocznie na karę śmierci. Go wkrótce po jego przybyciu do Stanów Zjednoczonych było to spotkanie, które dobrze pamiętam. Wiem, jakie cele, jakie motywacje kierowały jego działalnością. I dlatego przy powitaniu pozwoliłem sobie powiedzieć mu, że pan pułkownik dobrze się Polsce zasłużył. Ale przysięgam uroczyście narodowi polskiemu. Przysięgam uroczyście narodowi polskiemu. Że postanowieniom konstytucji wierności dochowam. Że postanowieniom konstytucji wierności dochowam. Będę strzegł niezłomnie godności narodu. Będę strzegł niezłomnie godności narodu, suwerenności i bezpieczeństwa państwa. W 1995
pierwszy prezes Sądu Najwyższego wnosi o rewizję nadzwyczajną w sprawie Ryszarda Kuklińskiego. Przedstawiciel prokuratury jest przeciwny rewizji. Dochodzi jednak do rozprawy. Sąd uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę ponownie prokuraturze celem uzupełnienia postępowania przygotowawczego. Wydało mi się to szczególnie niesprawiedliwe, że ze wszystkich ludzi skazanych na śmierć za zdradę, on był jedynym, który nie został ułaskawiony po zmianie rządu. Wysłałem więc list do amerykańskich senatorów i kongresmenów oraz wysokich urzędników, którym napisałem, że skoro Polska tak bardzo chce wstąpić do NATO, powinniśmy poczekać, aż sprawa pułkownika Kuklińskiego zostanie odpowiednio załatwiona. Jego chcieli nie zabić, tylko chcieli go uprowadzić. I takie dwie próby były podjęte. Dopiero po tym chcieli go zamordować. Natomiast nie bez związku z tą sprawą jest śmierć obydwu jego synów. Starszy został przejechany przez samochód. Samochód był, jak się potem okazało, samochód go po prostu ścigał. Samochód, jak się okazało, był kradziony i w dodatku na kierownicy, ani na klamkach tego samochodu nie było linii papilarnych. Młodszy Bogdan, znakomity, tak jak i ojciec, żeglarz, w Sylwestra z 93 na 94 był na swoim jachcie ze swoim kolegą u wybrzeży Florydy i zniknęli obydwaj. Nie znaleziono kompletnie nic. I pułkownik Kukliński łudził się przez długie 2 lata, że on został uprowadzony po to, żeby jego zmusić do jakichś działań. Nie było najmniejszego śladu. Przysięgam uroczyście narodowi polskiemu,